drodzy, witam Was w nowym odcinku. Tym razem jest ze mną firma Enzo Coatings. Pierwszy raz na moim kanale gości dzisiaj z produktem Carfoam. Jest to piana aktywna o neutralnym pH. No i ja zapraszam Was tradycyjnie do praktycznej części tego odcinka. Moi drodzy, firma Enzo Coatings. Dzisiaj jest od nich piana aktywna, która ma neutralne pH, jest w pełni bezpieczna dla zabezpieczonych samochodów. Czy to są Huey Detailery, czy to są sealanty, włoski czy powłoki. Piana neutralna nie wyrządzi żadnej szkody. Nie jest ona mocarzem, nie jest ona bardzo gęsta, tak jak bita śmietana, jak niektórzy lubią. Ja akurat w tym przypadku troszeczkę z biegiem czasu zmieniłem swoje podejście, ponieważ wolę te piany bardziej takie wodniste, czy to też opryski, tylko dlatego, że szybciej idzie dopukać, szybciej one znikają z podjazdu i nie kują w oczy Waszych sąsiadów. Piana o bardzo przyjemnym zapachu, chyba jagoda albo jakieś owoce leśne, fajnie się ulatnia w czasie pracy. Rozcieńczenie, jeżeli chodzi o Carfoam, jest 1 do 10. Nie jest to może rekordowy wynik, ponieważ są piany, które można rozcieńczać do pianownicy PA 1 do 20, a tutaj ja na pół litra gotowego roztworu musiałem dorzucić 47 ml prawie tej piany, gdzie tutaj w tym przypadku cena oscyluje w okolicach 33 zł chyba za litr, tego co dobrze pamiętam, ale nie chcę Was skłamać. Oczywiście pod filmem będziecie mieli link, gdzie taką pianę możecie kupić i tam sobie zweryfikujecie cenę. Nie jest to piana, która ma mocno naruszyć strukturę zabrudzeń. Ona delikatnie tylko gdzieś się tam pobudza po to, żeby łatwiej się spłukiwało. Wiadomo, jest różnica pomiędzy spłukaniem wodą, a spłukaniem po myciu wstępnym właśnie wykonanym jakąkolwiek pianą aktywną. Więc tutaj w tym przypadku pomoże. Bardzo dobra opcja dla nowicjuszy, którzy się boją pian lekko zasadowych, tak żeby sobie nie zrobili krzywdy na swoich lakierach, żeby nie wyrządzili sobie żadnych szkód, żeby gdzieś tam na elementach chromowanych, niklowanych czy innych delikatnych nie powstało im mleko. Więc ciekawa propozycja. Ja oczywiście Was zachęcam do tego, żebyście sobie sami sprawdzili produkty od firmy Enzo Coatings. Ja akurat mam tutaj pierwsza możliwość zweryfikowania sobie tego produktu, mam nadzieję, że nie ostatnia. No i co? Ja tradycyjnie Wam dziękuję oczywiście za oglądanie. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawili subika, zostawili oczywiście jakiś komentarz, ślad po sobie, że byliście, że widzieliście. No i jeżeli się podobało, to łapka w górę. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczyska.